Dzisiaj będą rozwiązania do sprzątania, ale z gatunku tych z wyższej półki. Czyli nie wiadro mop, a urządzenie zaawansowane technologicznie, czyli połączenie odkurzacza, mopa i czegoś, co suszy podłogę. I tutaj stoi dokładnie coś takiego, czyli urządzenie. No, producent twierdzi, że do każdego rodzaju podłóg. Mamy dwa zbiorniki na wodę. Jeden zbiornik z czystą wodą, gdzie dodajemy ewentualnie odrobinkę jakiegoś środka do mycia. I teraz chodzi o to, żeby ten środek się za bardzo nie pienił. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeśli się będzie bardzo pienił, to ta piana zbierze się w drugim zbiorniku, tym na brudną wodę, i urządzenie przestanie nam pracować, bo jak tylko wyczuje, że ten zbiornik na brudną wodę jest pełny, chociażby to była piana, no to oczywiście przestaje pracować. Tutaj sobie to zamykamy, to jest takie zamknięcie na uszczelkę. Wody jest tyle, no to jak na taką podłogę, nawet jak tutaj w tej kuchni, to wystarczy. O! No i teraz, czym my myjemy, czym pracujemy? Zobaczcie, tu jest taka klapka biała, podnosimy ją. Mamy pojemnik na suche, zbierane jakieś, nie wiem, płatki śniadaniowe, resztki ryżu, okruchy z chleba, wszystko to, co się zbiera w kuchni na podłodze. Tacka ma taki zbieracz i jeszcze ma wyjmowaną tą powłokę. O to, żeby sobie po prostu ją wyjąć i zanieść wszystkie brudy, które się zbiorą, okruszki i tak dalej, do kosza. Sprytnie pomyślane, bo mogłoby tego przecież nie być. I teraz, dalej całym sercem urządzenia jest ten, o, ten wałek. Tym razem on nie jest z mikrofibry, tylko z polimerów. I jak go wyciągniecie, nówka sztuka, to jest twardy. A jak go namoczycie w wodzie, to robi się miękki. O, i do niego będzie się wszystko przyklejało. Zamykamy. No i teraz. Cały sprzęt ładujemy przez 4 godziny, 80 minut odkurzania i zmywania. Mamy dwa tryby pracy. Jeden tryb normalny, zwykły, a drugi tryb ze zwiększoną, zdwojoną ilością wody na zaschnięte plamy. Oj, oj, oj. Sosik. Oj, oj, oj. No to jedźmy, posprzątajmy to, czego dziecko nie zjadło. No ja aż się wyrywa, sam wyrywa się. Nie no, ale nie, coś tam się dzieje, nie wiem co, ale zobaczcie, zbiera. Jestem ciekawa, gdzie jest ta zupa, znaczy czy ona jest tam, gdzie trzeba i gdzie są te kluski, więc tak, tu mamy zbiornik na brudną wodę, nie? O, no to wyraźnie widać, że sos pomidorowy albo zupa pomidorowa, cokolwiek by to nie było, jest w tym zbiorniku na brudną wodę, a kluchy? No, są tutaj. No, ja oczywiście, wiecie, mnie to serce boli. Ja bym oczywiście zebrała ręcznikiem kuchennym, nie? To jest takie, chyba takie odruchowe, no, żeby nie brudzić tej szczotki. Ale zobaczcie, to były suche kluski oczywiście, bez sosu. One są wszystkie tu w tej tatce. Mogę też, zobaczcie, zamknąć urządzenie, wstawić na bazę. O tu. Wyjąć z bazy kabel. O, i teraz wchodzimy w drugi tryb pracy, czyli w tryb pracy z większą ilością wody i wyczyścimy wałek. Ho. On się będzie przepłukiwał i będzie to robił przez 4 minuty. Zbiornik na okruchy i na makaron wymyty. 4 minuty minęły, sprawdzę wałek. Prys, otwieramy. To sobie włożę, a wałek czysty.